O, właśnie, bardzo dobrze. Skrybo, bardzo dobrze, że cię widzę. Proszę mi powiedzieć, co tam się przy bramie dzieje? Jakieś burdy, hałasy są? Ktoś w bramę kopie? Panie, to przy bramie, ale spokojnie, jest tam święty Piotr, na pewno sobie poradzi. Spokojnie, nie pchajcie się, no znam, ja wam zaraz to załatwię, nie pchajcie się. Ty gruby, zaraz wyskoczysz na koniec kolejki. Czekajcie, ja wam to załatwię. Idzie święty Piotr i bardzo dobrze, że idzie, bo jakby nie szedł, to wiadomo, żeby było, że nie idzie, nie? A idzie, o. Święty Piotrze, co tam się dzieje? Panie, przybyli Polacy. Znowu? Tak, są niezadowoleni ze swojej historii, mają do was żal. Tak, ciekawe, co ja mam z tym wspólnego. No, ktoś im doniósł o magicznej księdze, która zmienia przeszłość. Jak to ktoś im doniósł o księdze? Ja nic nie wiem. Ja też nie. Zawsze ktoś musi podpierdzielić, no zawsze ktoś podpierdzielić, no. No taki naród, no. No co im powiedzieć, bo tam czekają? Powiedz, że odzwonimy. O, dobra, to ja im tu do domofonu powiem, żeby nie łazić, także... słuchajcie, Polacy, jest taka sprawa, że szefu mówi, że się zdzwonimy, mamy jeszcze wasze komóreczki, także jesteśmy in touch. Jakby coś, to walcie na błękitną linię. Ej, gruby, co się cieszysz? Co się, gruby, cieszysz? Co? Myślisz, że przez Rubina nie widzę? Czekajcie, bo zaraz... Panie. Co jest? Jest problem. Polacy rozpoczęli strajk, powiedzieli, że jak nie spełnimy ich żądań, to nam ten cały grajdołek rozwalą. Przy czym oni nie użyli słowa rozwalą. Dobra, ja tu rewolucji nie potrzebuję. W takim razie, święty Piotrze, idźcie i coś im obiecajcie, ale coś takiego ekstra. Może wizy do Stanów. Coś bardziej przyziemnego. Na Białoruś. Dobra, okej, obiecam. Dobra. Słuchajcie, Polacy, jest mała zmiana. Dla ciebie, gruby, żadna. Szefu trochę mięknie, także możemy wam coś obiecać. Ale zanim to nastąpi, muszą się znaleźć moje klucze od bramy. I te miedziane zdobienia też. Gruby, wyskakuj z reklamówki. Już. O co się dziwisz, że wiem? Wiem. Dzięki, Judasz. Dobra. A teraz tak, na początek możemy wam obiecać 3 miliony mieszkań do wybudowania, pakiet cyfry plus na rok i nowy Windows 9.5 na dyskietce. O. Uspokoili się? A, dorzuciłem jeszcze 2 zimówki do Żuka, także. Dobrze, w takim razie, Skrybo, proszę mi przybliżyć historię tych... Polacy. Polacy, historię Polacy, proszę. 966 chrzest Polski! Bardzo ładnie się zaczęło, czego chcą? Na ślub mieszka z Dobrawą. Pamela to ona nie była, nie? Dobrze, ten Dratewka ją siarą zaciukał. Dalej. 1410 wygrana bitwa z Krzyżakami pod Grunwaldem! O, i bardzo mi się to podoba. Panie, jak podoba? Przecież ci Krzyżacy to nasi byli. To. Dalej. 1772, pierwszy rozbiór Polski. Polacy dopiero po 123 latach odzyskują niepodległość. A można, widzisz, a można. A nie, ale zaraz potem był rok 1939. Oj, ja wtedy trochę chorowałem. Wiem, Józefa było. Dalej. 1989 Polacy ostatecznie odzyskują niepodległość. O, i od tej pory to już chyba same sukcesy. To jest. No nie do końca. Co? Jak no to? Nie do końca. Można by rzec, że dopiero ostatnie 2 lata wstecz do tyłu były normalne. Jak to ostatnie 2 lata wstecz? No tak, no popatrzcie sobie, tylko rozpoczęto walkę z korupcją, wprowadzono program Solidarnego Państwa, wykryto układ. Chyba okresowy. Chłopaki, nie kłóćcie się, no ważne jest to, że są niezadowoleni. Dlatego ja proponuję na początek tych Polacy gdzieś przenieść. Ale gdzie? Najlepiej do Stanów Zjednoczonych, to bogaty kraj, problem się zrobi. O, i bardzo dobrze, na to czekałem. Stany Zjednoczone przenosimy, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. 966 ślub Mieszka i Pocahontas. 1410 wygrana bitwa z Cheyennami pod Greenland, niedaleko Boston, Massachusetts.
1772. Kanada, Meksyk i maleńka wysepka Pyktu dokonują pierwszego rozbioru Polski. 2005. Do władzy dochodzą dwaj bracia, Jehu and Jarek. Nie no, to jak oni doszli do władzy, to zaraz wszystko pieprznie. Po dwóch latach wszystko pieprzło. Co jest z tymi Polacy nie tak? No święty Piotrze, no co jest z nimi nie tak? Nie wiem, panie, może z nimi coś cywilizacyjnie jest nie tego. Czyli co tego? Nie wiem, może trzeba dać im więcej czasu na rozwój. O, ja proponuję przenieść ich do starożytnego Egiptu. Jak są tacy cwani, zobaczymy, czy sobie tam poradzą. Tam sobie jeszcze nikt nie poradził. Bardzo dobre. Starożytny Egipt przenosimy, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. W czasie budowy piramidy doszło do strajku. Na czele zbuntowanych robotników stanął nieznany z imienia robotnik z wąsami. Polacy żądają założenia wolnych związków zawodowych. Faraon nie wyraził zgody. Polacy po uprzednim ograbieniu większych miast opuszczają Egipt. Z oddalającego się tłumu zdało się słyszeć znajome dźwięki. Jak leziesz, spierdaj! No ludzie, no kto ich tego nauczył? No ludzie, tak nie wolno mówić, no! To Polacy z naszych. Mam dość, idź powiedz, żeby szli do diabła. Co? Przecież oni stamtąd wracają. Powiedz, żeby szli jeszcze raz. No dobra, ja pójdę pod bramę i powiem, ale nie wiem, jak zareagują, naprawdę nie wiem. Uważaj na siebie, Piotrek! O. Zobacz. Znowu Lucyfer dzwoni, widzisz, pan, widzisz? O. Halo? Co ty odpierdzielasz, ty, no chłopie, no nie przysyłaj mi tu więcej w Polaków, bo ja nie daję rady, ty, no czwarty tydzień chlejemy. Takiego chata to ja nie miałem od czasu i że to rozchnę, no. Bogu, dobra, no ty, no nie przysyłaj mi tu Polaków, nie wiem, kogokolwiek, Azerbejdżanczyków mi przyszli, Watykańczyków, ale nie Polaków, nie, Bogu. Lucjan. No Lucek, no kogo mam ci przysłać? Nie wiem, kogoś spokojnego, nie wiem, czubówne. Albo nie wiem kogo. Taka sprawa jest w ogóle, ty. Nie wiesz, to ma kawalerkę do sprzedania? Nie wiem. O, nie wiesz. Ja śpiewają tak, do nieba nie chodzę, to jest mi nie po drodze, muszę żyć z agencji towarzyskiej. Mam te śpiewanie. Lucja! Bogu, ty, a jak mi tutaj z ruskimi normalnie, jakie tarcia mają chłopie, jak oni się kłócą, napierdzielają ze sobą, ty, Rusy im śpiewają taką piosenkę, jak się Polacy wkurzają, ty, normalnie, leci. Wiesz, co Rusy im śpiewają? Co? Posłuchaj tego, oni śpiewają im tak. Będę brał cię. Będę brał cię. Wiał cię.
Będę brał cię. Gdzie? Jał cię. Gdzie? Jał cię. Aha. Polacach się wkurzyli, ty, jak wzięli te wszystkie menzurki, baniaki, rurki, po rozpierdzielali, ty chłopie, normalnie, Fiodor się jeszcze niepotrzebnie schylił, dojechał do ostatniej stacji metra, od razu, naprawdę, oni Bogu, nie, ale jest, jest, po prostu, jest, nie. Ty, Bogu, a powiedz mi, a koło ciebie dalej stoi ten taki farbowany transik, taki z trwałą modulacją? Taki blondynek, ty on pod pachami też taką ma? Powiedz mu, że całe piekło z niego wali. Co? Całe piekło cię chwali. Co tam mówisz, Lucjan? No, słuchaj, powiedz mu, że Belzebubik się o niego pytał. No. Lucjan, nie dzwoń do mnie w takim stanie. Ale no, kolego się wstydzisz, no. Hej, jeszcze raz, hej, hej. Ty nie uwierzysz, ty. Ale mamy tu takiego miglanca, normalnie, ty. Mówię ci, taki kurczę, ty, jak on kłamie, jak on wszystkich kłamie, nawet mu brewka nie tyknie. Kogo macie? Kurskiego. Ty, ale jakiś zdziwiony co on robi! Dałem go do innych zdziwionych. Do ateistów. Ci też się dziwią, kurde. Powiedz ci, Bogu, co my tu mamy, ty, kurde, Bogu, nie uwierzę, mamy, ty, Bogu, ty. Ej, Bogu, ty, słuchaj, a ty, Bogu, a... Bogu, ty się tak nie spinę, kurde, Bogu. Ty, dali ci kredyt we frankach, czy... Jakiś mecz oglądacie, czy... Bogu, ty tam czasem się nie chichrasz coś, co? Wy coś białego pewnie wciągacie. No. Ty, Bogu, a tego... Bogu, a ty dalej ze sznura dzwonisz? Bogu? Tak, ze sznura dzwonię. Ty, a Bogu, a zrobił taki teścik, ale nie bój się, nic żadne tam... Bogu, ty, a puść sznur. Co? Puść sznur. I co, dalej mnie słyszysz? Cud! Nie, czuł, tylko 21 wiek. Bogu, ja w ogóle tu z Hela do ciebie dzwonię, wiesz, taką stację. Ty, Bogu, powiem mi, co z nami będzie, gdy spotkamy się na zakręcie? Ale...
Bogu, Bogu, ale nie, naprawdę, nie przyznajmy tu Polaków, nie tak się konkurencji nie wykańcza, ale nie, Bogu. Dobra, Lucjan. Słabo cię coś słyszę, wiesz? Lucjan. Pośniej. Dobra, Bogu, wal do sznura. Raz, raz, raz. O, jak rap, jak mnie słyszysz, jak rap. Lucjan. Tak? To ja tych Polaków daję do czyśćca. O, żeby się nie zdziwił, chłopie. Oni już tam byli. Czyściec już z nazwy pasuje. Nic tam nie ma. Wszystko wysprzątane. Czyściutko jest. Dobra, Bogu, słuchaj, ty, ja muszę kończyć, bo mi Polacy kocioł rozkręcają. Panie, coś się stało? Kolega z wojska dzwonił. A. No mówiłeś nam, że mieliście tam niezłe piekło. Ale panie, byłem, rozmawiałem z Polacy. Tak. Prosili o jeszcze jedną szansę, powiedzieli, że się poprawią, już rozpoczęli akcję Przywka. Oddali wszystko, co mieli. Atlantyda się znalazła. Dobrze, w takim razie ostatnia szansa, masz jakiś pomysł? Tak, ja proponuję zrobić to, co zazwyczaj działało. Proponuję przenieść ich do starożytnego Rzymu. O. Bardzo dobry pomysł, starożytny Rzym, ostatnia szansa. Tak. Czytajcie, co wyszło. 753 rok przed naszą erą. Cudownie ocaleni przez wilczycę dwaj bliźniacy. Para mi na 4 dni stać. Jak ty to liczysz? No normalnie, przód, tył, przekładka, tył, przód. Ich wohne in Deutschland, ich heiße Otto. Ich scheiße Bolesław. Panie, panie, tyle się teraz chłopów za baby przebiera. Ja bym cię przy ślubie zabił, to już bym wyszedł.